Nie wiem, czy wiecie, ale to tak naprawdę znaczy razem. A ktoś wie w ogóle, z jakiego to języka? Słuchaj! Nie, powiedz, bo ja nie wiem. Nie wiesz? Nie. Nie, to nie powiem. Powiesz. Sławek! Z jakiego języka jest dżumla? Razem. Ja nie wiem. Dżumla znaczy razem, wspólnie... No jak to, z języka Swahili, najpopularniejszy język. Po prostu Swahili. Tak. Kochani, dżumla, nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto nigdy jeszcze nie korzystał z dżumli? Kto w ogóle nie wie, co to jest? O, widzicie, no. Koledzy, no to ja wam powiem tylko tyle, że dżumla to w Polsce jeden z najpopularniejszych takich programów do tworzenia dynamicznej strony www. Dokładnie. I kochani, jest tutaj pewien niuans. I muszę wam powiedzieć, że jest tutaj coś, o czym się nigdy nie mówi. I mi się to bardzo nie podoba. Ja pani prawo to nie pytam, pierwszą osobą, która o tym powie i przestrzegę was, żebyście po prostu nie zepsuło to. Ale zrobię to, ale bądźcie twardzi i siedźcie, dobra? Słuchajcie, grozi wam naprawdę mega syf, ale przepraszam was za mój głos, jestem przeziębiona. Otóż grozi wam tak zwana dżumlaholizm zakaźny. Jak człowiek wkręci się, słuchajcie, społeczność, bo dżumla to nie tylko program, ale również takie, słuchajcie, grono ludzi, którzy naprawdę potem świrują bawiana i naprawdę marzą o tym, żeby się spotkać, potem przez najbliższy rok świrują na bawianie, na fejsie, więc po prostu kontaktują się ze sobą, kiedy tylko najbliższe jugi i nie ma innego tematu na fejsie poza dżumla, przysięgam. I musicie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak rozpoznanie choroby. Działa to? Działa. I że są też wirusy. I w ramach Śląska, słuchajcie, i nie tylko, bo tak naprawdę rozprzestrzeniło się to w całej Polsce. O, nie działa. Jest to Michał, Dana, Przemek, sorry, ale mi się to posypało. I to my. I teraz tak, jeśli chodzi o rozmrażanie tych wirusów po Polsce, to dołączyła do nas taka naprawdę mega przystojna bakteria. Jest to Mateusz Grabowski. Który też nam dzisiaj coś wyłoży. Mam nadzieję, że kolegów wykładowców wszyscy znają, czy nie bardzo, pewnie nie te osoby, które nie znają dżumli. Dobrze, jest to oczywiście Przemysław Bobel, grafik komputerowy i dżumla świr. Jest to oczywiście Michał Czepizur, twórca Janka i w ogóle wiceprezes Fundacji Otwarte Źródło i Mateusz Kratowski. Jest. Co ty za kolegi? Jestem. Mateusz przeszkolił pół Warszawy. Z informatyki, tak? Można powiedzieć? Dżumli. I wykładowca dżumli na WSTI w Warszawie, dobrze mówię. Tak. No więc w takim razie zapraszam pierwszego wykładowcę, proponuję Przemysława ze względu na zaawansowanie. Mówi o podstawach, myślę, tak?